Merc jest petarda. Tylko, że z mercem mogę szybko skończyć jazdę. O. Słucham. Halo? 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 Cię złapałem. Słucham? W końcu cię złapałem. Idziemy do Sandy Shores. Jak w końcu? Cię wyślę lokalizację. Co ty? Cię wcześniej to zwałem. Ty? To ty, Ghost? Kurwa, zasięgu nie mam. Wiesz, jestem w podziemnym parkingu, jestem, mnie możesz nie słyszeć. Halo? Halo? W podziemnym parkingu jestem, halo. Słaby zasięg tu jest. CSGO Lombard.com, to tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności. Halo? Słyszysz mnie? Słyszę, słabo. Ale słyszę. Gdzie ty jesteś? To ty Ghost? To ty Ghost. To ja, wysłałem ci swoją lokalizację. Mam tam przyjechać? Dobra, zaraz jestem. No. Nie słyszę cię. Mówisz coś? Chyba maska ci do buzi. Co? Nie słyszałem cię w ogóle. Słyszysz mnie wyraźnie? Teraz cię słyszę, ale cię wcześniej. Co robią? Czemu się nie odzywałeś? Przytrzymują. Co? Przytrzymują ją tu? Lunę? Musimy być ostrożni. Tutaj jest Luna w środku? Halo? Tak, tutaj jest w środku. Zresztą chodź sam posłuchać. Dobra. Znasz ten samochód? To jest Karla. Kar tam jest? Karl Barman tam jest? Co on ma z tym wspólnego? A to kogo samochód? To brata? To brata wóz? Pobiega. Co tam się dzieje w środku? Długo tu jesteś? Nie, zaledwie kilka minut. Przyjechali dopiero? Przez jakiś czas tutaj są. Ja próbowałem cię namierzyć. Świetnie. I wszystko pójdzie jak po maśle. Świetnie. Przejmiemy wszystko, cały branding będzie nasz. I wyjdzie tak jak powinno. Wyobraźcie sobie, że wszystkie walki. Wszystko to będą pewniaki. Z kim by nie walczyli? Coś będzie coś pięknego. Niesamowite. To tak prosto. To jest takie proste. Ale zobacz, ile to wystarczyło. 2-3 dni planowania. Dobry moment, dobra. Walka. Możliwość zdobycia pieniędzy i trach. Czas będzie za kratkami. Materiały. Prosta sprawa. Kurde. Zobacz, czas za kratkami. Ja jako szef. Ty jako prawa ręka. Jimmy też będzie za nami. I Luna, która będzie co, pięknie wyglądać. Co do Jimmy'ego to akurat bym... To akurat do Jimmy'ego to... To co? Bo ci spieprzył robotę, no. Co ci mogę powiedzieć? No wiesz co, nie najlepiej to wyszło, ale... Damy radę, wiesz co. Nie ma co narzekać. Ważne, że pieniądze i wina spadła na Charlesa. To jest najważniejsze. Luna, chcesz coś powiedzieć? Bo nie dosłyszałem. A ty masz tego dopilnować, pamiętaj. Dopilnuję spokojnie. Luna, prosiłbym cię, żebyś siedziała cichutko.
bo i tak cię nikt nie zrozumie, a każdy wie, że popierasz nasz plan. Mimo tego, czy tego chcesz, czy tego nie chcesz, mimo wszystko będziesz to dalej popierać, bo jestem twoim ukochanym braciszkiem, prawda, Luna? No zobacz, jak przytakuje, no zobacz. Też tak sądzę, Luna. Też tak sądzę. Mam nadzieję, że nic nie zrobiłeś. Nie no, spokojnie, czemu miałbym coś zrobić? Ja swoje siostry bym nigdy nie zrobił. A, najważniejszy transport załatwiłeś? O-o! Jeszcze trzeba będzie załatwić transport morski, żeby to wszystko eksportować. Przecież trochę tych puszek jest. Zapomniałem o tym, cholera. Trzeba to załatwić. Ale na spokojnie, ważne, że chemicy wiedzą, co mają robić. Jak będziemy mieli zapas, to wtedy będziemy o tym myśleć. Na razie tutaj lokalnie to rozprowadzimy. Co jest? Nie smuć się, zaraz będzie po wszystkim. Spokojnie, siostrzyczko. Co się tak denerwujesz? A ba. Przestań, Luna. Już cichutko, dobrze, siostrzyczko moja. No i najdroższa już, spokojnie. Zobacz, kupimy ci nowy samochód, wyremontujemy kasyno, kupimy jakieś ładne ubranka i wiesz co, zabiorę cię może gdzieś, co? Tutaj chyba nas nie zobaczą. Jak ja go mam... Trzymaj. Jak ja go mam zmusić? Glawa, musisz coś zrobić, cokolwiek, tak żeby się przyznał. Spróbuję. Ale nie wiem, czy on się przyzna. Słyszałeś teraz, co rozmawiali? O czym rozmawiali? Słyszałem. Tak, ściągnąć kurtkę? Ci szybko przykleję. No oni jak zobaczą, że on po co, to mnie zabiją. Powiem go tak, żeby nie było nic widać. Słyszałeś, co oni tam gadali? Słyszałem. Coś o przejęciu. Zakładaj kurtkę, poprawimy to, co wystaje. Mhm. Stresuję się, strasznie się stresuję. Co to tu? O, słyszę. Następny! Nie ma ich? Nie! Kop nic! No jest człowiek... Zaraz to... A, szkoda gadać. Z nim będą same problemy dzisiaj. No ale co zrobisz, no? Nic nie zrobisz. Dobra. Ja już mam dość tego papierosa, bo ona mnie zdenerwowała. Gdzie ona znowu idzie? Co się tu dzieje? Co? Gdzie ty idziesz? Wracaj tu! Co tu się dzieje? Wracaj tu! Luna, wracaj tu! Chodź tutaj, raz! Luna, wracaj tu! Chodź tutaj, do mnie! Gdzie ty idziesz znowu, co? Karl! Karl! Co ty tu robisz? Baby, Karl! Wy zdrajcy! Uspokój się! Uspokój się! Co uspokój? Co ty tu robisz? Uspokój się! Co ty tu robisz? Zdrajcy! Raz do tyłu, raz! Zdrajcy! Sam jesteś zdrajcą, Charles! Co ty tu robisz? Nie powinno cię tu być! Przestań do niej mierzyć! Uspokój się! Dlaczego to robisz? Dlaczego to robię? To wszystko twoja wina, Charles! Moja? Co by się nie stało, gdyby nie ty? Tak! Co ja ci zrobiłem? Pamiętasz? Wcześniej byłeś takim szefem i co, dbałeś o nas, dbałeś o interes, a teraz kim się stałeś? Zwykłym pantoflem, rozumiesz to? Jesteś teraz nic nie warty, tak się zmieniłeś. Pantoflem? Jak możesz tak mówić? Dbamy o interesy klanu! Ale uspokój się, nam chodzi tylko o pieniądze! O co? Dbasz o interesy klanu, tak? O pieniądze! Dbasz o interesy? O jakie ty interesy dbasz?
wprowadzając Lunę do naszego stołu, dając jej decydować, dając jej głos, po to, żeby się na mnie uniosła i mnie tylko zdenerwowała na przykład, posunęła do takich kroków. To chciałeś zrobić, tak? Przecież... Bobby... Wystarczy porozmawiać, mogliśmy wszystko wyjaśnić. Po co ty takie rzeczy robisz? Porywasz własną siostrę? Słuchaj, wszystko by wyszło. Gdyby nie to, że nagle pieniądze znikały. I gdyby nie to, że no, co by się stało? Gdyby nie to, że pomyślałeś, o, a może wyjadę, wezmę ze sobą Lunę później i zostawię to wszystko w pizdu. No pomyślałem, nie no, fantastyczny pomysł. W sumie, zawsze chciałem być takim szefem. Bo ty się do tego nie nadawałeś, miałeś zbyt miękki charakter, a tym bardziej kiedy się Luna pojawiła i byliście takimi gołąbeczkami. O, ja cię kocham, o, ja cię też. No to sobie pomyślałem, dobra, pomogę ci w tym. I wszystko by się udało. Gdyby nie to, że znalazłeś tę karteczkę. Jaką karteczkę? Tą pierdoloną karteczkę. No, nie pamiętasz? Z tymi pogróżkami. Wtedy wszystko się zaczęło. Jaka karteczka z pogróżkami? O czym mówisz? Nie wiesz, że to... Wiesz, że mam amnezję! A, no tak. Wiesz co, te wszystkie pogróżki, które trafiały do Luny, to była moja sprawka. Tylko i wyłącznie moja sprawka. Co? Oczywiście, że to była moja sprawka. Ty skurwibąku! Uspokój się, nie będziesz tak... Jak mogłeś? Jesteś zdrajcą! No... Wiesz co, kto jest zdrajcą? Chciałeś zostawić nas wszystkich, oświadczyć się Lunie, i co? Zabrać pieniądze i odpłynąć sobie. To były moje pieniądze. Twoje? Nasze wspólne. Wszyscy z klanu na nie pracowaliśmy. Wszyscy. Pamiętaj o tym. Wszyscy. Każdy dołożył swoją cegiełkę. A ty jesteś egoistą, rozumiesz to? Każdy zarabiał. Jesteś już nikim. Tak, każdy zarabiał, ale to... nikt nie brał tyle w łapę, ile ty. Jako... kochany szef naszego klanu. Nie no, super. Super. Zazwyczaj szef najwięcej zarabia. Chyba normalne. A skoro chciałem wyjechać i odsunąć się, opuścić ten biznes, to nie byłoby ci to na rękę? Było mi to na rękę. Wszystko by wyszło. Gdyby nie to, zostawiłem jakąś głupią karteczkę, o którą ty się sprułeś i zacząłeś mnie okładać. No i niestety, ale wiesz, że zawsze ja byłem tym lepszym. No i ups, ktoś wpadł do wody. No a, jako że wiesz, nie jestem zbyt dobrym pływakiem, to uznałem, że wypłynę po prostu sobie. I zostawiłeś mnie? I popłynę. Nie wezwałeś nawet pomocy? Już... Charles, przepraszam cię, no ale... Jesteś gnojem, tak. Jesteś gnidą dla mnie, Bobby. Jaką gnidą? Powiedz mi, jaką gnidą? Co ty do mnie w ogóle mówisz? Zostawiłeś mnie. To ty jesteś gnidą. Zostawiłeś mnie na pożarcie. A ty co tu robisz? Co ty nie tu robisz? Do mnie! Co ty tu robisz? Uspokój się! Nie spodziewałem się tego po tobie, Karl. Zależy mi tylko na pieniądzach. Nic innego nie jest ważne. Pieniądzach. Charles. Gdyby nie to, że miłość cię oślepiła, to by nic takiego się nie wydarzyło. Myślisz, żebym poddaj kiedyś się mierzył? Poddaj się! Okur. Za tobą! Łapy! Padłoście! Uspokój się! Celuję do... To się źle skończy! Uspokój się! Charles, zaraz będziesz martwy! Zaraz będziesz martwy, Charles! Uspokój się! Uspokój się! Wszystko powiedziałeś, wszystko wiemy, poddaj się! Co wiecie? Poddaj się! Kim ty jesteś, gościu? To jest nieważne kto! Zaraz nie jestem żywy! To jest osoba, która mi pomogła, to jest hakier! Nic głupiego! Mamy cię nagranego, Bobby, wiesz? Wszystko nagrane, co powiedziałeś! Wszystko! Rzuć tą broń! Leżysz, kwiczysz! Rzuć tą broń! Bo co? Uspokój się! Kwiczysz już, nie ma cię! Nie krzycz tak! Bo zaraz Luny zabraknie tutaj! Dobrze! Zabiję Lunę! Jak zabraknie? Rzucaj broń! Jak za... Zabiję ją, jak on nie opuści broni! Zabiję! Na nic ta... Kryminał cię czeka! Rozumiesz to? Na nic takiego się nie umawialiśmy, Bobby! Nie! Zaraz cię nie będzie, Charles! I Luny też nie będzie! Jak możesz swojej własnej siostrze grozić? Dobra! Uspokój się! Nie strzelaj! No i teraz czas jest skończony. Nie rób nic głupiego. Nie! Co ty to zrobiłeś, Karl? Karl! Odsuń się od niego. Odsuń się od niego. Karl! Nie odskadzam cię! Dobra, chodź Luna, idziemy stąd. Chodź za mną. Luna!
Luna! Uspokój się, za mną. Zostaw ją, proszę cię. Dopadnij go! Kary! Chodź, szybko! Na to się odczuj nie się. Ty głupi debilu! Odczuj się, chodź. Ratuj ją. Jak? Idź. Mam ją na muszce, nie ruszać się! O! Cholera! Co się dzieje? Pies, spokojnie! Idź do przodu, idź. Policja już przyjechała? Pan chwyci mnie za rękę. Cholera! Mam go gonić? Wsiadasz do wozu i nie zadajesz pytań. Zrozumiałeś? Panowie! Przeparkujcie, proszę! Pan są w bierze. Ja tam jadę na... do latarni pracować. Bardzo bym prosił. Niestety nie ma takiej możliwości, teren jest... Co za kurwa... Cham zajebany. Nie ma wyjścia. Na Luny! O kurde. Udało się! Co to jest? Przeskoczyłem! Nie wiem, że to on. To ja! Pusioł, ty chamie! Uspokój się! Prawie się zabiłem przez ciebie! Policja już tu jest! Czas, uspokój się! Musiałem przeskoczyć przez wąwóz! Rozumiesz? Myślałem, że umrę, nie dolecę. Pusiu, proszę. Oboje się tak tutaj umrzeć. Co, jak? Co ją pójść? Nie chcę umierać. Czas, to żeby... wszystko miało być inaczej. Jak miało być? Zawsze to było tak, że ja miałem rację. Pamiętasz zawsze, że miałem rację. Ale ty miałeś... Nie pamiętam. Na swoim. Nie pamiętasz. To ja powinienem być szefem, rozumiesz to? Nie zasłużyłeś na taką posadę, rozumiesz? Tym zachowaniem to na pewno nie. Ale... Dlaczego? Dlaczego ty nie chcesz porozmawiać? Rozmowa to jest... A może ja bym skłonny ci odstąpić... miejsca swego? Co odstąpić? Nie, o wszystkim się dowiedziałeś. Byłeś przyjacielem, Bobby. Byłeś dla mnie jak brat. Rozumiesz to, Charles? Ale nie! Wszystko to przez... głupia miłość, głupie uczucia. I po co to było wszystko? Powiedz mi, po co to było, co? Nikomu nie stanie się krzywda, nie będziesz mieć siostry na sumieniu. Nie będziesz mieć mnie na sumieniu. Charles, ale co ja mogę zacząć federalnie? Zabolało mnie to, że zostawiłeś mnie w wodzie, wiesz? Mogłem umrzeć. Nie miałem innego wyjścia, rozumiesz to? Wystarczyło wezwać pomoc! Jakimś cudem woda wyrzuciła mnie na brzeg, na plażę. Co gdyby wyrzuciła ta woda truchło moje? No to co? Ja nie byłbym nic winny temu. Nikt by nic na mnie nie miał. Ja bym spokojnie miałbym pieniądze. Miałbyś pieniądze, ale straciłbyś przyjaciela. Czy co? Czekaj! Czy ja zostawiłem tą torbę na tej łódce? Tak, odzyskałem tą torbę. W torbie był pierścionek zaręczynowy. No właśnie. Gratulowałem ci z tego powodu. Ale musiałeś znaleźć ten list. Cholerny list. Po co mi to było? Mogłem... Nie, myślałem, że Luna... Posłuchaj się tych pogróżek. Normalna osoba by się posłuchała, no. Głupi szczegół. A! Policja, na ziemię! Co? Na ziemię! Na ziemię, policja! A! Roszeryfa! Wszyscy na ziemię! Kładę się! Na ziemię! O! Rzuć broń! Rzuć broń! Na ziemię! Na ziemię, panowie! Spokojnie, panie władzy, spokojnie! Dwunastka przyjmuje kobietę. Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! W moją stronę! Plecami broń! Oczywiście! Rzuć broń na glebę! Odrzuć broń! Już rzucam! Spokojnie! Bez żadnych gwałtownych ruchów. Ja musiałam to zrobić! Funkcjonariusze! Po jednym podejście... Wyrzuciłem! Zakłóć ich! My was zabezpieczamy, możecie powiedzieć. Do kobiety. Panowie! Nie odwracaj się! Lewa, prawa, Toronto, leć na dół sprawdzić. Luna! Kochani, co ty... LSPD, obserwator, podjedźcie tutaj samochodem. O Boże! Ja w miejscu bezpiecznym. Tak, w jakim miejscu?
Rozdzielić ich. To jest pierwsza rzecz. Dobra, pod płotę panią położę. Lekko panią rozkuję. Usiądzie pani plecami do tego. Do płotu, dobrze? Dobrze. Czuję tygrysa. Tygrys jest we mnie. Muszę panią potem przeszukać.